Witajcie, zaprezentuję Wam dzisiaj klimatyzator pokojowy, stacjonarny. Jest to jeden z najtańszych klimatyzatorów obecnie dostępnych w marketach, takich jak Castorama czy Leroy. Koszt takiego klimatyzatora to około 850 zł za niego dałem. Co mogę powiedzieć na jego temat? W porównaniu z jego gabarytami i zużyciem prądu, to dosyć dobrze daje sobie radę. Jest to klasy A, on jest. No jak mamy tutaj napisane, że zużycie prądu na godzinę jest 0,7 kW, także w porównaniu z poprzednimi klimatyzatorami jest to naprawdę bardzo mało, bo inne, które wcześniej były produkowane, zużywały ponad 1,5 kW, czy nawet więcej. W zestawie mamy też do niego pilot. Włączymy sobie teraz to urządzenie, zobaczymy jak ono pracuje. Tutaj mamy temperaturę, jaką mamy w otoczeniu. 26 stopni tutaj mamy. Następnie opowiem może sobie przyciski. Tutaj jest przycisk włącznik. Następnie tutaj regulujemy sobie moc nawiewu. Mamy też tutaj ustawienie na czas. Możemy sobie wybrać na przykład godzinę. Po godzinie nam klimatyzator się wyłączy. Jest to też bardzo fajne, bo na przykład gdy idziemy spać, ustawiamy sobie na godzinę i po godzinie nam się wyłączy. Nie musimy wstawać i go wyłączać. To znaczy mamy pilot, także można go w każdej chwili wyłączyć pilotem. No ale jak zaśniemy, to chociaż nie wiem, czy da się przy tym zasnąć, bo jest to bardzo głośne urządzenie. Tutaj mamy głos podany w decybelach, 65 decybeli, także no, trochę hałasuje. No, na najmniejszym nadmuchu nie jest jeszcze aż tak tragicznie, ale gdy podkręcimy na najwyższe, to jest naprawdę sporo. Spory hałas jest. Pewnie niektórzy zastanawiają się z Was, do czego jest ta rura z tyłu w tych klimatyzatorach. Wiele osób pytało mi się wcześniej, do czego ta rura służy. A mianowicie ona jest do odprowadzania ciepła, które wytwarza to urządzenie. Nie jest to do pobierania świeżego powietrza z zewnątrz, tylko do odprowadzenia ciepła, żeby uzyskać jak największą wydajność tego urządzenia. Bo gdyby powietrze gorące wydostawało się z powrotem do pomieszczenia, no to bezsensownie by to było, bo z jednej strony by grzało, a z drugiej strony by chłodziło. Także musimy tą rurę, można ją zamontować przez okno bądź gdzieś do kratki wentylacyjnej. Z tego co mogę powiedzieć, wydajność, tutaj używam jej w pomieszczeniu około 20 metrów kwadratowych. Spokojnie daję sobie radę. Także jest to dosyć sprawne urządzenie. No, w książeczce było napisane, że właśnie maksymalnie 20 metrów kwadratowych daje radę wychłodzić w miarę jakiś tam szybkim tempie. Druga sprawa, jaka tutaj też się znajduje, są odprowadzenie wody. Tutaj należy też podłączyć spust wody. Ja tutaj włączam na chwilę, jak się woda zgromadzi, to po prostu odkręcam, bo nie mam takiej możliwości, żeby podłączyć tutaj spust wody. Także tutaj należy i tutaj też jest korek, faktycznie tu jest główny korek spustowy,
którym należy spuścić wodę, która się gromadzi tutaj, bo wiadomo, jest tutaj, skrapla się ciepłe powietrze z zimnym. Tak jak mówiłem, na pilocie mamy wszystkie funkcje, jakie są wentylator. Tutaj mamy temperaturę, ustawiamy do jakiej ma się schodzić. Chyba wcześniej o tym nie powiedziałem, że ustawiamy właśnie tutaj temperaturę, do jakiej chcemy, żeby to urządzenie chłodziło. Gdy osiągnie podaną temperaturę, to agregat przestaje, wentylator wszystko działa, tylko po prostu agregat już nie przestaje chodzić i nie studzi nam tak jak powinno, ale po spadnięciu temperatury załącza się na nowo agregat i klimatyzacja zaczyna działać ponownie. Tutaj mamy jeszcze jakieś funkcje, to też nie opowiedziałem, osuszania, to trzeba, jak chcemy klimatyzację schować już na następny sezon, to tutaj są jakieś funkcje, które należy ustawić i włączyć jak odpowiedni czas. Na odpowiedni czas, żeby po prostu osuszyło się tam wszystko i żeby bezpiecznie mogła stać do następnego roku. No, za te pieniądze myślę, że jest warto coś takiego kupić.